Cześć, a wy opisujecie swoje rozdzielnie, dorzucacie dokumentację dla klienta, jakiś tam schemacik. Jak to wszystko wygląda. No zobaczcie, ja słuchajcie jak to robię, to zawsze rozdzielnia jest obowiązkowo opisana, prawda? Niby pierdoła, ale wiele zmienia. Zobaczcie. Opis różnicówek, prawda? F1. Mamy która różnicówka, mamy odejścia, prawda? Opis, z której różnicówki mamy zasilanie, prawda? E, nawet listwy, prawda? Na wszelki wypadek. E, wszystko jest elegancko opisane. Do tego wszystkiego jest dorzucona, prawda? Jakaś tam dokumentacja ze schematem, jak to wszystko jest połączone. Tak się zastanawiam, e, czy Wy też tak robicie? Dajcie w komentarzu znak co o tym myślicie. Czy jak otwieracie rozdzielnie czyjąś i jest tak zwany makaron, i wszystko jest do kupy zwinięte, kompletnie nie wiadomo co gdzie, jak trzeba miernikiem ogarniać, co gdzie jest połączone, czy raczej cenicie sobie taki porządek w rozdzielni i opisy, nawet jak dla cieci, czy typu, że która listwa zerowa, do której różnicówki. Dajcie cynk, co o tym myślicie.